Zaobserwowałem ostatnią dziwną tendencję w internetach. Może nie tak całkiem bardzo ostatnio, bo mniej więcej od roku obserwuję, że jakoś tak nie tylko ludzie mojego pokolenia, ale w ogóle ludzie dorośli uwielbiają stosować coś, co nazywa się bumerstwem. Kiedyś, kiedy chodziłem do szkoły średniej, w ten sposób definiowano romantyzm, i to było takie urokliwe. Romantyk wychodzi z założenia, że. Kiedyś było lepiej, że przeszłość była fajniejsza i tęskni za tą przeszłością. Tych romantyków namnożyło się ostatnio bardzo dużo, i nawet ten romantyzm przeradza się w taką prawie że agresję. No bo kiedyś to było lepiej, wszystko było lepsze, i niezależnie od tego, jakie zagrożenie energetyczne rodzi taka postawa, to. Gdyby na tym poprzestać, to jeszcze byłoby półbiedy, ale cała bieda zaczyna się w momencie, kiedy nie tylko to, co było kiedyś, okazuje się lepsze, ale to, co jest teraz, jest absolutnie nie do przyjęcia. I znów, gdyby to dotyczyło tylko rzeczy i przedmiotów, zjawisk, ale okazuje się, że atakowi podlegają tutaj ludzie. Okazuje się, że ludzie kiedyś byli fajniejsi i lepsi. To znaczy, ludzie, czytaj, boomer i jego pokolenie czyli ostatnie pokolenie prawdziwych ludzi to pokolenie boomera tego, który dokonuje tej oceny a kolejne pokolenia to już jest po prostu dramat to już są jacyś niedoludzie. I argumentów. Sypie się mnóstwo mniej lub bardziej debilnych w mojej ocenie, oczywiście. Nie nazywam bumerów debilami, tylko to, co oni opowiadają. No bo skoro ktoś wychodzi do internetu, używa smartfona i zaczyna opowiadać, że kiedyś bez internetu to było lepiej. I w ogóle to kiedyś to były zwykłe telefony na korbę albo z taką tarczą obracaną i było lepiej. I ten ktoś, używając najnowszego oprogramowania i korzystając, z internetów opowiada takie rzeczy. Niechby sobie opowiadał, ale okazuje się, że my to byliśmy prawdziwymi ludźmi. My to potrafiliśmy się przyjaźnić. My to mieliśmy prawdziwe kontakty międzyludzkie. My, a teraz, a ci młodsi, nawiasem mówiąc, najczęściej wychowani przez pokolenie bumerów. Ale ci młodsi to po prostu są dziwni, bo nie czytają książek. Jak to nie czytają książek? Przecież czytają o wiele więcej niż myśmy czytali na papierowych nośnikach, bo mają szybszy dostęp bo szybciej wiedzą, w jaki sposób uzyskać informacje. Tak skupiając się na tym aspekcie na razie, że bo to tak, taka jest bardzo częsta uwaga, że myśmy czytali, a to pokolenie młodych idiotów to po prostu nie czyta i debileje. Sprawdźmy. Ja pamiętam, że. Ja umiałem czytać już w wieku pięciu lat i uwielbiałem książki, czytałem je, połykałem. Jak poszedłem do szkoły i pojawiły się lektury szkolne, to się okazało, że większość z nich ja już miałem za sobą. Ale kiedy usłyszałem obce słowo albo słowo, którego nie rozumiałem, to wiedziałem, że jak wrócę do domu, to powinienem sięgnąć po słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, po encyklopedię... Albo po jakiś inne słownik, których, no, z racji tego, że moi rodzice byli, a mama cały czas jest, osobami wykształconymi i dbali o to, żeby dzieci miały dostęp do, jako takiej wiedzy, no to mogłem sobie przyjść do domu, sięgnąć po słownik i zajrzeć, dowiedzieć się, cóż oznacza to słowo. Tylko, że od momentu, w którym ja to słowo usłyszałem, do chwili, w której byłem w domu i mogłem skorzystać z lektury, miało kilka godzin i nie zawsze pamiętałem o tym. A nie chodziłem z notesikiem, nie zapisywałem sobie, bo kto chodził z notesikiem i zapisywał? No więc, tak, mieliśmy jakiś dostęp do wiedzy, bo czytaliśmy na papierze książki. Co się dzieje w tej chwili? Młody człowiek słyszy słowo, którego nie rozumie. Natychmiast wyjmuje smartfona, wchodzi do internetu, googluje sobie to słowo, i uzyskuje mniej lub bardziej trafną definicję. Dzieci czytają, młodzież czyta wszędzie. I teraz zobaczcie co, co ciekawego. Ta młodzież jest okropna, bo cały czas ma nos utkwiony w smartfonie. A cóż takiego w tym smartfonie? Ta młodzież widzi, co tam ogląda. Nam się wydaje, nie, że memy ogląda, filmiki ogląda ta młodzież. Ale bardzo często po prostu czyta. Owszem, krótsze komunikaty, owszem, krótsze formy wypowiedzi pisanej, ale nieraz po prostu książki, bardzo często, artykuły różnego rodzaju. Więc argument młodzież nie czyta, a myśmy byli tacy strasznie oczytani zwyczajnie nie wytrzymuje próby zasadności. No dobrze, może kolejny argument. Kiedyś było fajniej, dlatego że na wszystko mieliśmy czas i tak nie pędziliśmy bardzo, a teraz to ten pęd życia i nie do wytrzymania całe to tempo. Kiedyś trzeba było napisać list, czekać przynajmniej dobę, żeby ten list dotarł do adresata, potem czekać aż adresat odpisze nam na ten list i potem otrzymać korespondencję. Zwykła wymiana pewnych opinii. Trwała naprawdę dość długo. Ewentualnie przy pomocy tych wspaniałych telefonów, starczą okrągłą, można było zamówić telefon za miejscowy do przyjaciela i odczekać, porozmawiać. Trzeba było wtedy rzucić wszystko inne i zajmować się tylko tym, co mamy teraz. W tych strasznych czasach tej okropnej gonitwy, możemy przeżywać kilka żyć równocześnie. To znaczy, możemy. Pisać coś ważnego, jakiś artykuł, jakąś wypowiedź, nawet zajmować się pisaniem tradycyjnych listów. Ale w tym samym czasie możemy przez messengera albo jakikolwiek inny komunikator w ciągu kilku sekund dogadać się co do pewnych przedsięwzięć i dokonać określonych ustaleń w kilka sekund. Jeżeli na przykład, jeżeli na przykład dowiedzieliśmy się, 20 lat temu, albo jeszcze wcześniej. To wszystko zależy od tego, jak bardzo dotknięci jesteśmy bumerstwem. Jeżeli dowiedzieliśmy się, że jest świetny film, nie wiem czy sprzed lat, czy aktualny, i postanowiliśmy ten film obejrzeć, trzeba było poczekać, aż będzie on grany w jakimś kinie w pobliżu, ewentualnie udać się do miejscowości, w której w kinie ten film jeszcze albo już jest odtwarzany. W tej chwili mamy dostęp do wszelkich materiałów na kiwnięcie palca. Tak, nieraz trzeba zapłacić cenę, którą kiedyś byśmy zapłacili za bilet. I mamy to wszystko na ekranie własnego telewizora. Aha, kiedyś było lepiej, bo chodziło się do kina, a teraz mamy telewizory wielkości ekranu kinowego z jakością 4K. Która w porównaniu z najlepszymi filmami z tamtych czasów, nawet sprzed 10 lat, jest po prostu wodotryskiem, fajerwerkiem. I mamy to na wyciągnięcie ręki. Kiedyś było lepiej, bo, bo kiedyś my byliśmy młodsi. Bo kiedyś wszystko było dla nas nowe i piękne. Jeszcze jeden aspekt bumerstwa polega na tym, że właśnie ta młodzież jest taka gorsza i głupia. I to się objawia mniej więcej w ten sposób, że my zwyczajnie nie ogarniamy niektórych rzeczy. Natłok informacji i tempo tych informacji, które do nas docierają, przewyższa bardzo często nasze zdolności percepcji. Ale to też wynika z tego, na ile się przyzwyczailiśmy i na ile chce nam się uczyć, bo jeżeli po prostu, ja wiem po sobie, ja jestem przyzwyczajony do dość powolnego mielenia informacji, ja potrzebuję, żeby mi ktoś. Pokazał, wytłumaczył i te instrukcje i tutoriale, które są na YouTubach, przewyższają tempo mojego myślenia. W związku z czym ja bardzo często proszę kogoś młodszego, żeby zapoznał się, a następnie zapoznał mnie z danym aspektem. Ale bumer co robi? Dochodzi do wniosku, że skoro czegoś nie rozumie i nie ogarnia, to znaczy, że to jest głupie. Tyle tych różnych programów komputerowych. Kiedyś to się wzięło, maszynę do pisania, nastukało się i było. A teraz jakieś edytory tekstu, jakieś dziwne programy, skomplikowane. Co z tego, że mają funkcjonalności, które, o których po prostu nam się wcześniej nie marzyło? Po prostu trzeba to ogarnąć i się nauczyć. No ale skoro nie jestem w stanie tego ogarnąć, bo moja percepcja już albo jeszcze nie jest przyzwyczajona, a nam się wydaje, że już szwankuje, nie, jeszcze nie jest przyzwyczajona do tego tempa. No więc to jest głupie. A jeśli. Ktoś młodszy o pokolenie świetnie to wszystko ogarnia, świetnie się tym posługuje i proponuje nam na przykład, że nas nauczy. No to bezczelny smarkacz cfaniakuje i próbuje pokazać, że jest mądrzejszy. Jest mądrzejszy. Kiedyś nam się wydaje, że lepsze były czasy, w których starszy był mądrzejszy i wiedział więcej. Mamy teraz trochę inne czasy, w których starszy ma doświadczenie i może nim się dzielić. Ale młodszy wie więcej i umie więcej. Z tym trzeba się pogodzić, i wtedy życie będzie naprawdę fajne. Bumer rzecze: dzieci nie chcą się uczyć nie chcą chodzić do szkoły, nie słuchają rodziców. Jak mi ojciec powiedział, to tak musiało być. Ja nie pytałem dlaczego. Nie pytałem o uzasadnienie. No tak, i to było dobrze? Tyrania autorytetu. Powiedzmy sobie szczerze. Czy każdy ojciec był mędrcem, czy każda matka była osobą niesamowicie mądrą i najwspanialszą, tak nam jako dzieciom tak się powinno było wydawać? Ale czy nie było głupich rodziców, a myśmy robili to, co oni kazali, bo istniała tyrania autorytetu? A te niedobre dzieciaki to teraz pytają się: A dlaczego? A po co? Skandal po prostu. Tak? Dzieci nie chcą się uczyć. A czy wiedzą po co mają się uczyć? A czy rodzice wiedzą po co mają się uczyć ich dzieci? Po co? Żeby przejść do kolejnej klasy. Ok? A potem, żeby zrobić maturę, żeby pójść na studia. Ale po co? Potrafisz powiedzieć swojemu dziecku po co? Co z tego będzie miało? Dzieci wolą robić coś innego. Ok? Bo wiedzą po co, bo to im sprawia przyjemność. Nauka akurat być może nie, bo. Jaką przyjemnością jest chodzenie do szkoły i teraz uwaga uczenie się naprawdę? Czy naprawdę można wiele nauczyć się od pajaca, który został nauczycielem, bo nie chciano go przyjąć na żadne inne studia? Nie mówię tu o wszystkich nauczycielach, ale niestety wielu takich jest. Ja widzę teraz, co wyprawiają ci ludzie, którzy robią tak zwany e-learning. To są dziwne osoby. Które nie potrafią pracować z mikrofonem, z kamerą, z internetem, nie potrafią odpowiedzieć na maila. Dzieciaki nie mają możliwości skontaktowania się. Jakaś dziwna pani potrafi przez dwie sekundy pokazywać arkusz z pytaniami, a następnie powiedzieć: Nie wolno teraz nikomu nic mówić ani nic pisać, dopóki nie skończycie rozwiązywać tych zadań. A jeżeli ktoś ma prośbę, proszę, jeszcze raz pokazać arkusz, natychmiast otrzymuje ocenę negatywną, bo się odezwał i pewnie robi coś nieuczciwego, bo biedna pani nauczycielka nie ma zielonego pojęcia o tym, jak działa internet, jak działają sprzęty elektroniczne. I teraz młody człowiek, który wie 10 razy więcej od swojego nauczyciela, ma iść i nudzić się na lekcjach, a potem jeszcze pewnie wykłócać się, że. Na sprawdzianie miał rację, tylko że pan nauczyciel, który jest niedouczony, nie ma zielonego pojęcia odnośnie do zadań, które otrzymał z kuratorium i wymaga szacunku. I to dziecko ma chodzić do szkoły i mówić, tak, panie profesorze, do człowieka, który ledwo jest magistrem, to nie są już te czasy. To nie są te czasy, kiedy nauczyciel był jedynym człowiekiem, który posiadał podręcznik. Nie ma jeszcze klasy. Nauczycieli, pedagogów, którzy naprawdę prezentują sobą jakąś wiedzę. Nauczyciel języka polskiego. Ile napisał książek? Ja już nie pytam, ile przeczytał, ale ile napisał książek? Jakim on jest literatem? Czego on chce uczyć? Ja mam znajomego, który jest półBrytyjczykiem. Chłopak ma 17 lat i on ma wielki problem na zajęciach z języka angielskiego. Nie ma jeszcze klasy pedagogów, którzy. Przyciągaliby swoją osobowością młodzież do szkoły? Tak, osobowością, nie wiedzą, którą przekazują, bo tę wiedzę, którą przekazują, można sobie przeczytać, można zgooglować. Nauczyciel jest zbędny, jeśli jest takim nauczycielem, jakich mamy teraz. Dzieci nie chcą chodzić do szkoły, a myśmy chcieli, bo nam kazali, a te bezczelne Bachory teraz pytają nas po co, a my im nie potrafimy odpowiedzieć. Czyli kto tutaj? Jest dziwny. Dzieci czy my? Oczywiście muszę tutaj oddać szacunek nauczycielom z prawdziwego zdarzenia. Zresztą sam jestem z pierwszego wyroczenia nauczycielem. Chodzi mi tutaj o to, że są, owszem, jednostki, którzy są nauczycielami, bo chcieli być nauczycielami, bo czują powołanie, przekazują tę wiedzę w określony sposób. Ten sposób właśnie przyciąga dzieci do szkoły. Ich osobowość, ich miłość do tych dzieci, Przyciąga te dzieci do szkoły. No ale cóż, czy dziecko ma chcieć chodzić do szkoły dlatego, że jeden na piętnastu nauczycieli jest prawdziwym pedagogiem? No właśnie. Czy kiedyś było lepiej? Czy teraz jest gorzej? Bo młodzież jest bardziej świadoma, bo wie, czego chce. Usłyszałem też kiedyś, też nie tak dawno, że młodzież jest nie do przyjęcia, dlatego że nastawiona jest na własne przyjemności. A na czyje przyjemności ma być nastawiona? A na co ma być nastawiona? Bo nam wcale nie było łatwo i wyrośliśmy na ludzi, a może wyrośliśmy na ludzi mimo, że nam nie było łatwo? Może lepiej, żeby było łatwo i żeby ktoś, kto żyje i cieszy się życiem i uczy się rozkoszowania życiem, wyrastał na kogoś, kto jest kochany, kocha i przekazuje miłość. Jest nastawiony na przyjemności i jest nastawiony na to, żeby dawać przyjemności innym. Tak? To właśnie wygląda chyba. Z bumerstwem. Mówię chyba dlatego, że nie roszczę sobie pretensji do tego, żeby mieć rację. Ale przedstawiam swój pogląd i dochodzę teraz do tego, gdzie kończy się prackizm i zaczyna się zelandyzm, czyli transurfing. Dlaczego nie warto być bumerem? Po prostu z merkantylnych pobudek. No wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że mąż po latach wspólnego pożycia. Oświadcza, że nie wiesz co, kiedyś to byłaś naprawdę fajna laska. Powiem ci, że nawet dość dobrze wyglądałaś, a poza tym bardzo dobrze gotowałaś. Ale teraz te gołąbki, które ty robisz, to jest po prostu kawał kluchy zawiniętej w kapuchę. No i poza tym zobacz, jak ty wyglądasz. Tu zmarszka, tam zmarszka. Włosy już nie takie. No powiedzmy sobie szczerze, że kiedyś to było. Fajnie, a teraz beznadzieja. Co taka żona będzie czuła, co będzie myślała? Jak ona będzie traktowała swojego małżonka? Albo małżonek może usłyszeć taki tekst, że wiesz co, kiedyś to był z ciebie przystojny facet, a teraz to jesteś po prostu szerszy niż wyższy. Łatwiej cię przeskoczyć niż obejść. Kochany, kiedyś to jak widziałeś, że coś się dzieje nie tak w domu, to brałeś śrubokręt. Młotek i to naprawiałeś, a teraz patrz. Masz wkrętarkę, wiertarkę a nawet nie potrafisz się nią posługiwać. No, dziad z ciebie po prostu sakramencki i to wszystko w tym temacie. Jak ten mąż teraz będzie się starał? Jak on będzie traktował życie, a zwłaszcza pożycie? Jak reaguje dualne zwierciadło, wszechświat, który słyszy, że jest za przeproszeniem do dupy, że kiedyś to może i było fajnie. Ale teraz to ten cały wszechświat, cały świat się po prostu popsuł. Mówisz do tego dualnego zwierciadła tonem i z miną, która odbije ci się w lustrze. Myślisz, że kiedyś było lepiej? Stań przed lustrem, opowiedz to i zastanów się, co ci odpowie lustro. Jeśli nie mamy przekonania, że aktualne czasy są naprawdę świetne, ja takie przekonanie mam, ale nikt nie musi mieć. Więc nawet jak nie ma, to z czysto praktycznych pobudek nie warto na tym się skupiać. Warto skupić się na tym, co jest fajne. A jest mnóstwo fajnych rzeczy, jest mnóstwo rzeczy lepszych niż były kiedyś. Ja uważam, że żyjemy naprawdę w ekstra czasach. Te czasy są cudowne, wspaniałe. Mimo tych wszystkich rzeczy przejściowych, chwilowych, na których skupiamy się, mój Boże, człowiek żyje około 100 lat, a jakąś Dziwną rzecz zrobiono nami, która trwa 2-3 lata. No i co z tego? Przecież to jest epizod. Ale nawet w związku z tym epizodem zawsze do władzy dochodziła głównie Swołocz. I ta Swołocz w różnych krajach i tak byłaby w stanie zorganizować nam to, co mamy teraz, i tak by, byliby w stanie to zrobić i bez internetów. I bez tych wszystkich nowych wynalazków, czyli ci, którzy mówią, że teraz jest gorzej niż kiedyś, bo te wszystkie wynalazki są, i bez tych wynalazków by nam to zorganizowano. Tylko, że bez tych wynalazków my byśmy nie mieli świadomości, jak się przed tym bronić, albo raczej jak lawirować tak, żeby było nam dobrze. Bardzo prosta sprawa. Co wysyłamy do dualnego zwierciadła, to otrzymujemy. Wiemy, że nie należy obrażać partnera albo partnerki. Myślę, że na skalę globalną nie warto też obrażać wszechświata. I teraz mam nadzieję, że jeszcze macie chwilę cierpliwości. Wysłuchajcie, bardzo proszę, fragmentu tekstu autorstwa samego Wadima Zelanda, który odniósł się właśnie do tego wszystkiego, o czym powiedziałem własnymi słowami. No i cóż, życzę Wam, żebyście unikali bumerów, albo może inaczej. Wybierajcie to, co fajne. A teraz zostawiam was z samym mistrzem Wadimem Zelandem. Przypomnij sobie, jak niegdyś w dzieciństwie świat rzeczywiście troszczył się o siebie, a ty nie doceniałeś tego i przyjmowałeś to jako coś, co ci się należy. Zerknij w przeszłość. Może u babci na wsi miało miejsce coś takiego. Wracasz myślami do tych odległych dni, kiedy czułeś się komfortowo i błogo. Fragmenty wspomnień czasami są niezwykle jaskrawe. Wydaje się, jakby z kuchni dochodził boski aromat babcia piecze ciasto, a może siedzisz nad brzegiem rzeki z wędką lub jedziesz z górki na sankach. Jak to było? Przypomniałeś sobie to charakterystyczne poczucie beztroski? Było tak dlatego, że świat troszczył się o ciebie i niejasno podejrzewałeś to, lecz nie przywiązywałeś do tego wagi. Jednocześnie też nie zgłaszałeś szczególnych pretensji. Było ci po prostu dobrze i tyle. Dziecko nawet, kiedy kaprysi i nie wkłada duszy w swoje niezadowolenie, będzie wrzeszczeć, tupać nóżkami, wymachiwać rączkami, lecz świat troskliwie i ostrożnie niesie je, pieszczotliwie zagadując, no co prosiaczku, wypaczkałeś się, ubrudziłeś, choć się umyjemy. I człowiek rośnie... A świat ma dla niego wszystko co najlepsze i daje mu wszelkie nowe, cudowne zabawki, pielęgnuje Go z miłością. Świat troszczy się o swojego wychowanka, ulubieniec i pieszczoch świata. Szczęśliwiec odkrywa masę nowych przyjemności, ponieważ wszystko dzieje się po raz pierwszy i wszystko jest nowe, lecz nie zdaje sobie sprawy, że w tej chwili rozkoszuje się życiem. Zaczyna to rozumieć dopiero wiele lat później, kiedy przypomina sobie, jak wszystko było dobrze i fajnie w porównaniu z tym, jak jest teraz. Lecz dlaczego z czasem wszystkie barwy życia blakną i lekką beztroskę zastępuje niepokój? Może dlatego, że z wiekiem liczba problemów wzrasta? Nie, raczej dlatego, że doroślejąc człowiek nabywa skłonności do wyrażania swego negatywnego stosunku. Niezadowolenie to uczucie silniejsze niż po prostu satysfakcja płynąca z przytulności i spokoju. Człowiek, nie rozumiejąc, że teraz mimo wszystko jest szczęśliwy, żąda od świata więcej i więcej. Potrzeby wychowanka rosną, staje się coraz bardziej rozpieszczony i niewdzięczny. Świat oczywiście nie nadąża za zaspokajaniem szybko rosnących potrzeb, i pieszczoch już zaczyna na całego wyrażać pretensje. Zmienia swój stosunek do świata. Jesteś zły. Nie dajesz mi wszystkiego, czego chcę, nie troszczysz się o mnie. I w ten negatywny stosunek już wkłada całą siłę jedności niezadowolonej duszy i kapryśnego umysłu. Lecz przecież świat to zwierciadło, i nie pozostaje mu nic innego jak tylko ze smutkiem rozłożyć ręce i odpowiedzieć: Jak sobie życzysz, kochany, będzie jak uważasz. W rezultacie rzeczywistość jako odbicie myśli człowieka zmienia się na gorsze. A skoro tak, to powodów do niezadowolenia przybywa, co z kolei jeszcze pogarsza stosunek człowieka do świata. I oto dawny ulubieniec i pieszczoch zmienia się w poszkodowanego przez los rzędę, który wiecznie skarży się, że świat rzekomo jest mu coś winien. Smutny obraz. Człowiek nie rozumie, że sam wszystko popsuł. Widząc w odbiciu lustra jakieś nieprzyjemne rysy, człowiek skupia na nich uwagę i odruchowo wyraża swój negatywny stosunek, w rezultacie czego wszystko staje się jeszcze gorsze. Rzeczywistość w odbiciu stopniowo gaśnie w ślad za obrazem. Tak właśnie warstwa świata każdego człowieka traci niegdysiejszą świeżość barw i staje się coraz mroczniejsza i mniej przytulna. A przecież można wszystko to odzyskać. Zarówno to uczucie spokojnej błogości, jak i smak lodów z dzieciństwa. Poczucie, że wszystko jest nowe, nadzieje na lepsze i radość życia. To łatwe do tego stopnia, że aż trudno uwierzyć. Dlatego nie wiesz. Tylko wypróbuj. Pamiętasz, jak kołysał cię na rękach, karmił ciastem babci, opowiadał ci bajki? Lecz dorosłeś. I między tobą a światem wyrósł mur obcości. Ciepła bezpośredniość przerosła w wyobcowanie, zaufanie zastąpiła obawa, a przyjaźń przekształciła się w wyrachowanie. Jednak świat nie rozzłościł się i nie porzucił cię. On po prostu ze smutkiem przycichł i w zamyśleniu kroczy obok jak stary przyjaciel, którego obrażono chłodnym stosunkiem do niego. Rozejrzyj się dookoła. Twój świat wciąż się o ciebie troszczy. Drzewa i kwiaty posadził dla ciebie. Słońce, niebo, obłoki. Nie zwracasz na nie uwagi, lecz wyobraź sobie, a gdyby ich nie było. Wieczorem po ciężkim dniu pracy masz możliwość odpocząć i nacieszyć się przytulnością i komfortem, podczas gdy za oknem hula chłodny wiatr i leje deszcz. Świat jak dawniej żywi Cię i układa do snu. Patrząc na ciebie, wzdycha z tęsknotą za tymi szczęśliwymi, minionymi czasami, a ty obojętnie odwracasz się i zasypiasz z twardym przekonaniem, że świat stał się gorszy i przeszłość nie powróci. Ale świat się nie zmienił, podobnie jak nie może zmienić się zwierciadło, inny stał się twój stosunek do niego, a w jego ślady poszła rzeczywistość, jak odbicie twoich myśli. Otrząśnij się teraz, otwórz oczy, unieś się na swoim łóżku i rozejrzyj dookoła. To on, ten sam świat, który troszczył się o ciebie i z którym tak miło niegdyś spędzałeś czas. Wyobraź sobie, jak on się ucieszy, kiedy nareszcie ockniesz się z otępienia. Teraz znów jesteście razem i wszystko znowu będzie jak dawniej. Tylko więcej nigdy nie obrażaj tego starego, oddanego sługi. Swoim niewdzięcznym stosunkiem. A przede wszystkim nie ponaglej go. Będzie mu potrzebny czas, by wrócić do dawnego stanu. Z początku będą ci potrzebne cierpliwość i panowanie nad sobą. Musisz zrozumieć, że pracujesz nad uformowaniem swojej rzeczywistości. Kierując swoim stosunkiem do świata, kierujesz rzeczywistością. Mutualne zwierciadło ucieleśni te okolice przestrzeni wariantów, w których świat sam troszczy się o Twoją pomyślność. Z czasem ukształtujesz dla siebie bardzo przytulną rzeczywistość. Przygotuj się. Czeka Ci wspaniała kaskada przyjemnych zdarzeń. Mówię to bez najmniejszej przesady. Warstwa Twojego świata będzie dosłownie na Twoich oczach przeobrażać się tak, że ledwo będziesz nadążał ze zdziwieniem. A teraz? Właśnie w tej chwili rozumiesz już, że nigdy więcej nie będziesz spoglądać w zwierciadło świata tak jak przedtem. Dopiero co odczułeś, jak powiedział wiatr zmian, ty i twój świat znowu jesteście razem. On o wszystko zadba. Wiedz to.